Witam Państwa serdecznie w czwartkowym odcinku Atrakcyjnych Spółek. Dzisiaj zajmiemy się sygnami wygenerowanymi po sesji 20 listopada, czyli po sesji środowej. Dobra informacja jest taka, że wszystkie spółki, które dzisiaj Państwu pokażę, to są walory interesujące i będą to PC Exol, Vistula, Orbis oraz Makrum, czyli cztery walory podczas dzisiejszej analizy wideo. Zacznijmy standardowo od wykresu S&P 500. Widzimy ostatnie trzy sesje negatywnej formacji zasłony ciemnej chmury. To jest korekta. Obecnie zatrzymał się na poziomie 1781 punktów. Jednak patrząc w szerszym terminie, możemy spodziewać się tu korekty nieco niższej. Jednak cały czas S&P 500 znajduje się w mocnym trendzie wzrostowym i ciężko sobie wyobrazić jakąś głębszą korektę w tym momencie. Taka mogłaby nastąpić dopiero po wykończeniu tej struktury, czyli prawdopodobnie po dotarciu do tej górnej granicy kanału wzrostowego. Na giełdzie frankfurckiej w Niemczech mieliśmy historyczne maksimum w tym tygodniu podczas sesji poniedziałkowej. Od tego czasu taki trend boczny. Dzisiaj widzimy na sporym minusie od korekty. Obecny maksimum znajduje się na poziomie powyżej 9200 punktów, natomiast dzisiejsza sesja jest to korekta. Możliwe, że ta struktura tu została już wyrysowana i w najbliższym czasie na rynek napłynie większa podaż. Na giełdzie Warszawy, na indeksie WIG20, dzisiaj sesja rozpoczęła się od kolejnych spadków. Widzimy ostatnie trzy sesje. Widzimy ten wczorajszy poziom ze szczytu fali trzeciej nie został utrzymany. Dzisiaj już otworzyliśmy się na minusie, czyli trzecia z rzędu sesja spadkowa. No i zobaczymy, czy jest to taki zwód, takie fałszywe wybicie tego poziomu i zaraz będziemy mieli wyrysowanie podwójnego szczytu i dotarcie do tej czerwonej linii. Czy może jest to rzeczywiście koniec już tej struktury, że rynek wyrysował tą falę piątą i będziemy spodziewali się w najbliższym czasie głębszej korekty. Przechodząc już do spółek, zacznijmy od waloru, na którym pojawił się sygnał przecięcia kursu i średniej 200-sesyjnej, czyli walor Makrum. Widzimy, spółka znajduje się w trendzie wzrostowym od końca 2012 roku. Do tej pory po mocnym impulsie mieliśmy zniesienie połowy tego impulsu przez korektę. Później rynek zawężył jeszcze raz tą falę 1-2, rysując młot, a następnie przenikanie. To wszystko zdarzyło się tu przy większym wolumenie, także wzrasta szansa na dalsze wzrosty. Obecny kurs wynosi 4,22 zł i kolejnym sygnałem do kupna będzie wybicie szczytu fali pierwszej, czyli poziomu 4 zł i 46 groszy. I kontynuowanie tej fali trzeciej w większej skali może doprowadzić ten kurs do nawet 7 zł. Kolejnym atrakcyjnym walorem jest Orbis. To spółka, którą już Państwu wcześniej przedstawiałem. Spółka rysuje obecnie falę trzecią w mniejszej skali. Po narysowaniu tego dołka w lipcu tego roku pojawia się formacja młota i idealnie książkowo od tej pory rynek rysuje pięciofalową strukturę. Do tej pory mieliśmy wyrysowanie czterech fal i rzeczywiście w dołku, w którym znaleźliśmy się ostatnio, gdzie zresztą wolumen pokazał nam również, że prawdopodobnie jest to zakończenie tej korekty, pojawiła się wczoraj formacja objęcia hossy, która jest bezpośrednim sygnałem inwestycyjnym i tu grając w tej mniejszej skali możemy liczyć na dotarcie kursu do poziomu powyżej 44, czyli taki 10% trade w odległości nie więcej niż 1 miesiąca. Natomiast kolejnym sygnałem do kupienia tej spółki może być wybicie szczytu fali pierwszej i kontynuacja tej fali trzeciej w wyższej skali. Tu oczywiście ten ruch może być sporo większy i możliwe jest dotarcie do poziomu nawet powyżej 60 zł. Przejdźmy już do kolejnego waloru, jakim jest spółka PC Exol. Ten walor w trendzie wzrostowym od 2009 roku. Fala druga w ramach tego trendu wyższej skali zakończyła się w połowie 2012 roku.
Od tego czasu jest rysowany podobnie jak na orbicie, taka książkowa struktura falowa z wydłużoną mocno falą trzecią, która zakończyła się w kwietniu tego roku. Natomiast dołek fali czwartej z formacją młota i większym wolumenem w pobliżu zakończył się również w lipcu. Od tego czasu widzieliśmy notowanie, widzieliśmy tutaj taki trend boczny przez te ostatnich kilka miesięcy, który znajduje się w obrębie historycznego maksimum z 2008 roku. I co może zdarzyć się na tym walorze w najbliższym czasie, to na pewno wyjście z tej strefy tego historycznego maksimum i bicie kolejnych rekordów jest tu jak najbardziej możliwe. Kurs obecnie znajduje się poniżej 25 zł. Minimalny zasięg tej fali piątej to jest 30 zł, jednak patrząc na ten walor i na to, jak on wydłuża ruch w tym trendzie, można spodziewać się tu wzrostów w okolicach 36 zł, a nawet dotarcia do poziomu 40 zł. I ostatnią spółką jest walor odzieżowy, czyli Wistula. Tu mamy trend wzrostowy od 2011 roku i takie zawężanie mocne. Proszę spojrzeć, kilka razy rynek pokazywał nam rysowanie tych dwóch początkowych fal 1-2. I w ramach tego najmniejszego trendu kilkumiesięcznego mieliśmy wyrysowanie już obecnie czterech fal. Wczoraj pojawiła się formacja młota, jednocześnie formując dołek, pojawił się duży wolumen, także jest to mocny sygnał, że zniżki zostały zakończone i obecnie możemy spodziewać się wzrostów minimalnie do poziomu 2 zł i 40 groszy, chociaż bardziej widziałbym tu poziom pomiędzy 2 zł 60 a 2 zł 80 groszy. Ewentualny stop loss powinien być postawiony na poziomie około 1 zł 81. To wszystkie spółki, jakie dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Zapraszam na ostatni w tym tygodniu odcinek analiz